E, witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku, w odcinku dosyć spontanicznym i w odcinku, który zaznaczam na wstępie, nie jest poradą prawną. Podobno tak trzeba mówić na YouTube. Poza tym chyba wiecie, że to nie jest porada prawna. <laughs> o co, moi drodzy, chodzi? E, chodzi o to, że ostatnio gdzieś tam coś sprawdzałem na, podczas live'a. Na portfelu, na kryptowalutach, i dużo osób zaczęło mnie pytać, jaki portfel, jakie coś tam, i jakieś było mnóstwo zapytań. Powiem Wam, że nie czuję się jako osoba, która mogłaby Wam cokolwiek więcej podpowiadać. Mogę Wam tylko powiedzieć, jak to wygląda z mojego punktu widzenia. Dosyć fajną ciekawostkę, w jaki sposób straciłem, no, jakieś 600 tysięcy złotych. Straciłem to może. No, nie, no, straciłem i moi drodzy, cokolwiek Wam opowiedzieć, ale takich naprawdę podstaw, 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 podstaw odnośnie kryptowalut i jeżeli ktoś będzie chciał się tym zainteresować, zostawię Wam pod spodem jeden, być może dwa linki, dzięki którym na pewno na Bitpandzie, jeżeli zarejestrujecie konto z mojego linka, to Wy dostaniecie jeżeli wpłacicie tam co najmniej te 25 dolarów chyba czy euro, to dostaniecie Sorry za te dźwięki. Remont obok e, u sąsiada. E, to moi drodzy dostaniecie 5 euro wtedy zwrotu jak gdyby i ja chyba dostanę nie wiem ile. Ale wiem, że Wy tyle dostaniecie, bo kolegę poprosiłem, który właśnie grzesił, który właśnie wiedziałem, że ma tam konto. To zapytałem go, czy nie ma jakiegoś reflinka, żeby, żebym dostał jakąś kasę, i dał mi reflinka. I wiem, że on chyba 5, 5 euro dostał, ja to dostałem 5 euro, więc spoko opcja. Ale to mniejsza o to, moi drodzy. To pod filmem w opisie będziecie mieli, jeżeli coś. Odnośnie kryptowalut, na końcu Wam powiem o tych 600 tysiącach złotych. A więc, moi drodzy, od dłuższego czasu. Dłuższy czas to mam tutaj na myśli jakieś 5 lat, miałem wziąć się, wziąć się za kryptowaluty. Cały czas nie było ku temu sposobności, zapominałem o tym, gdzieś tam się pod, pod, podpytywałem. Poniekąd tam śledziłem rynek tego i za każdym razem widziałem tylko kurczę, gdybym nie wiem. Pół roku temu kupił to, co chciałem. Kurczę, gdybym rok temu kupił to, co, co myślałem. Tak, 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 tak o Eterze głównie, głównie właśnie było Ethereum. E, I powiem Wam, że przyszedł taki impuls. To było e, nie tak dawno temu, kiedy Kumpel do mnie zadzwonił i mówi: Zobacz, będzie wielka pompa na DogeCoina. To jest taka kryptowaluta, która była zrobiona for fun, to jest taki piesel. E, mówi, kupuj. Elon Musk tam dobrze popisze i będzie szło to fajnie do góry i faktycznie tak też się stało na przestrzeni, teraz Wam powiem żeby coś nie ściemnić Was nie mam zamiaru kłamać, więc tutaj podeprę się tym co więc tutaj podeprę się tym co, co widzę na wykresach na przestrzeni na przestrzeni tygodnia Doge poszedł o 309% do góry 309%, co to znaczy? Jeżeli zainwestowaliście 100 dolarów, to mieliście 300 dolarów. Jeżeli zainwestowaliście 1000 zł, to mieliście 3000 zł na przestrzeni tygodnia. Na przestrzeni miesiąca to było troszeczkę więcej, bo to było 426%. No i na przestrzeni, na przestrzeni jednego dnia, bo jeszcze akurat na dołku kupowałem dwa dni temu, na przestrzeni dnia to jest 52%. To jest ogólnie dosyć przypałowa waluta, kryptowaluta, nie jest tak mocno podparta różnymi rzeczami, jak Ether, czy jak Bitcoin, czy inne tego typu waluty, ale jeżeli macie, moim zdaniem, takim, jak ja bym polecał, jeżeli ktoś już chce wejść w kryptowaluty, jeżeli macie, nie wiem, iść dzisiaj na pizzę, jutro na pizzę, zapić to piwskiem, to weźcie sobie to, odżałujcie sobie tego jagiełę, naszego króla, tak zwaną stówkę, wrzućcie sobie na ten portfel i miejcie to na zasadzie, a, na stracenie to będzie. Nie tak, żeby się spinać, że Jezusiu, tylko wrzućcie sobie to na stracenie. Jeżeli akcja będzie Wam na przykład leciała, możecie sobie to wrzucić, yy, możecie sobie to po prostu schodlować, Czyli przetrzymać to na dłuższy czas, ale powiem Wam, że jest mnóstwo akcji, które. Akcji, przepraszam, cały czas używam słowa akcje, gdzie, gdzie to nie są absolutnie akcje, tak? Dużo, dużo jest takich krypto, które po prostu. Yy, na przestrzeni doby możecie podwoić ilość. Ostatnio nawet grałem w szachy o godzinie, nie wiem, drugiej w nocy z żoną, kupiłem jakąś umę. Co to jest uma? Nie mam bladego pojęcia. Na drugi dzień rano się obudziłem, patrzę, zarobiłem na niej, wrzuciłem, z tego co pamiętam, dosłownie 10 dolarów wrzuciłem. 10 dolarów. mówię, Nie mam bladego pojęcia, co to jest, o co z tym chodzi, tylko tak popatrzyłem na wykres, taka jakaś podstawowa analiza, mówię, jest jakaś pompa idzie do góry, zobaczymy. A pompa była na zasadzie pro, kilkudziesięciu chyba wtedy procent. Na drugi dzień po chyba 19 godzinach sprzedałem to i sprzedałem oczywiście nie całość, tylko sprzedałem 10 dolarów i nadal zostało mi 10 dolarów, bo podwoiłem, nie, przepraszam, sprzedałem 10, 8 dolarów, zostało mi nadal 10 dolarów, bo 8 dolarów zarobiłem na czysto przez te kilka godzin, tak. I teraz dzisiaj rano znowu sprzedałem praktycznie to samo, bo znowu to, to się podwoiło. Oczywiście to na małych kwotach, wiadomo, że gdyby tam człowiek wpakował większą. Część, oczywiście większa część dla jednego to będzie 100 zł, a dla drugiego to będzie 1000 zł, a dla jeszcze innego to będzie 100 tysięcy zł, tak? Więc tutaj wiadomo, że każdy operuje w miarę swoich możliwości, ale jeżeli ktoś ma takie pieniądze, które, jeżeli tam wrzuci, może się z nimi jak gdyby pożegnać na dłuższy czas, żeby przetrzymać to, jeżeli na przykład akcja będzie spadała, wydaje mi się, że to jest bardzo fajna fajna inwestycja, tak? Wchodząc na przykład na Pandę, bo głównie z tego korzystam, włączając zresztą włączając jakąkolwiek praktycznie kryptowalutę i patrząc w przestrzeni chociażby miesiąca, nie wiem, wkładamy umę, w skali miesiąca 360% do góry, w skali roku no w skali roku nie tak dużo, bo 146 akurat ta. Ale wrzucamy sobie, nie wiem, randomowo, nawet nie wiem, co to jest, jakiś kosmos w skali miesiąca 56%. W skali roku 98%. Do góry wszystko, mówię, poszło, tak? Lecimy dalej, wrzucamy sobie jakąś. Mówię, nie znam wielu, wielu z tych krypto, kryptowalut, więc ja tak strzelam. Jakiś Ren, nie wiem, co to jest. W skali y, miesiąca 123%. W skali roku 1122%. 1122%. Czyli, jeżeli ktoś włożył tam w to powiedzmy 100 dolarów, to wiecie, ile z tego wyciągnął? Wystarczy policzyć. Praktycznie przez to, jak działa kryptowaluta, moim zdaniem, wiadomo, że mamy kryptowaluty inflacyjne, mamy, a to są znaczy, tak mi się wydaje, w mniejszości, dużo kryptowalut jest deflacyjnych. Świat w zasadzie moim zdaniem potrzebuje kryptowalut, szczególnie też kryptowalut, które opierają się na tzw. blockchainach. Nie chcę wgłębiać się w takie tematy, bo takich filmów jest dużo. Są osoby znacznie bardziej kompetentne do tego, żeby Wam wytłumaczyć system działania. Ja Wam tutaj mówię takie podstawy. Jeżeli macie dosłownie wywalić na pizzę czy na coś te powiedzmy 100 zł, spróbujcie sobie założyć portfel, wpłacić tamtą stówkę i zobaczyć, czy po tygodniu nie wyciągniecie z tego przykład dwóch stówek. Po prostu taki just for fun. Oczywiście, część z Was osób może zaraz powiedzieć, że to może podpadać pod hazard czy coś, bo na przykład taki Dogecoin, czy tak jak teraz ma być pompa dzisiaj czy tam jutro rano, to mogę Wam tylko powiedzieć, ma być tak samo ogromna pompa właśnie na XRP. Jedni powiedzą, że to może podpada pod hazard, drudzy nie. Też zależy od kwoty, jaką operujecie, bo jeżeli tam postawicie swoją całą wypłatę czy coś, no nie uznałbym tego za zbyt inteligentne. Jeżeli tym bardziej, żeby brać długi, żeby tam stawiać te kasę, to to, to w ogóle dla mnie jest bez sensu. Natomiast, moi drodzy, jeżeli macie jakąś wolną gotówkę, którą możecie jak gdyby spisać na straty, tak żeby się o to nie spinać, bo załóżmy, jak ja, jak, jak ja kupiłem tego Dogecoina, ja go kupiłem cały czas, na, jak on jeszcze był na górce, tak? Była taka typowa hossa, no I stwierdziłem, że no dobra, zobaczymy. Jak nie, to go zostawię na rok, na dwa, na pięć, bo w perspektywie dusz, długoczasowej praktycznie każda kryptowaluta idzie do góry. No mówię praktycznie, no bo tak jak patrzyłem, przynajmniej, no to ciężko trafić, żeby stracić, dosłownie na tych kryptowalutach w dłuższej perspektywie. Nadal uważam moim zdaniem, że opłaca się w Bitcoina. Inwestować bo on co prawda idzie malutko, bo on tam w skali dnia 4% do góry czy coś takiego. Natomiast czytam Ethereum, ale w skali moi drodzy roku nie chcę wyrokować. Zobaczymy, jak ten filmik będziecie, jak ktoś będzie oglądał w roku 2022. Ale moim zdaniem w 2021 roku Bitcoin ma szansę dobić do tych 80% tysięcy, czyli podwoić tą swoją szpilkę. Moim zdaniem mogę się absolutnie mylić. Są spekulacje, że do miliona może dojść, tak? E, więc tak to, moi drodzy, wygląda. Nie mówię tutaj od razu o inwestowaniu jakimś wielkim, tylko mówię jak macie jakąś stówkę, którą macie wywalić na kepsa, czy na jakąś jakieś głupie itemy do gry, spróbujcie sobie, bo to jest naprawdę fajne. Tym bardziej, że mamy teraz naprawdę okres, który temu sprzyja, żeby zainteresować się tym. Nawet tutaj mam kruszce, które mogłem sobie porównać. kruszce bardziej bym traktował jako formę lokaty, no bo zobaczcie. Złoto, przykładowo. No teraz akurat widzę, że spadło 4-6% w przeciągu miesiąca, natomiast w skali roku wzrosło o 7,58%. W skali roku. No, jakiś zarobek to jest, tak? 7,5%, tak? Czekajcie, damy sobie metale, złoto. Srebro, z tego co wiem lepiej, srebro 38% skoczyło w skali roku. To jest już fajnie. Palladium, mamy, no to akurat spadło minus 14%. Platyna natomiast, moi drodzy, macie 3,8% do przodu. No powiedzmy, że no, no spoko, coś tam rośnie, aczkolwiek nie jest to spektakularne. Taki bitcoin przykładowo, w skali roku 208, 278% do góry. To jest dosyć stabilne i to będzie, moim zdaniem, rosło. Taki Ether, Ethereum plus 720, plus 701%, plus 701,22% do góry w skali roku. Oczywiście nie pokazuję wam tych wykresów, bo każdy może sprawdzić, raczej nie sądzicie, że, 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 że ściemniam, ale no mniej więcej tak to wygląda. I jeżeli ktoś myśli o takim bardziej zarobku niż zainwestowaniu, takim naprawdę fajnym zainwestowaniu, to wydaje mi się, że to jest. Bardzo dobry rok na to, żeby w końcu wziąć, ruszyć dubsko i pobawić się tymi kryptowalutami. Teraz możecie powiedzieć, że trzeba strasznie dużo czytać, wiedzieć, analizować rynek. Jeżeli chcecie się w to wgłębić, jeżeli to ma być waszym jakimś tam źródłem utrzymania, jeżeli ktoś by się na to chciał przerzucić, no to oczywiście zgadzam się. Trzeba robić to bardziej rozważnie, nie tak jak ja, jak ja just for fun, w dużej ilości. Oczywiście wiadomo, śledzę tam jakieś podstawowe rzeczy, typu fajnie, fajnie zafollowować na Twitterze Ilona Maska, patrzeć co się dzieje, bo tak jak mówię, dzisiaj rano napisał napisał odnośnie Doja, że wiecie, to the moon, bo jest hype na to, że ta waluta będzie miała ogromną kwotę i jest to the moon, że wykres poleci. Jednokrotnie już to pokazał chyba z tydzień temu Elon Musk, bo ta waluta wskoczyła o, zaraz Wam powiem ile procent, mówiłem Wam chyba zresztą, o dużo procent, o 400% wskoczyła do góry, tak? W przeciągu tygodnia o 305%. Więc moi drodzy, no warto obserwować coś takiego, co się dzieje, że jest hype na to i to moim zdaniem ma, ma szansę wybić nawet do dolara. Więc jeżeli kupujecie to teraz, nawet teraz kupując to po cenie 0.048 dolara, zobaczcie, jak to dobije do dolara, to wiecie, co się, jak, 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 jak możecie jak to się mnoży przeokrutnie, tak. E, więc jakieś takie podstawowe rzeczy. Odnośnie XRP, e, na Redditie są informacje odnośnie tego, że będzie pompa na to. E, to się dosyć często mimo wszystko sprawdza. To są takie już bardziej, wiecie, internetowe zabawy i one się często sprawdzają moim zdaniem. Przy XRP ważne też jest to, że oni tam mają sprawę w sądzie, czy ta kryptowaluta nie podlega właśnie pod akcję i tak dalej, aczkolwiek raczej sprawa zostanie wygrana przez XRP z tego co wygląda i z tego co tam się też orientowałem, podpytywałem. Mówię, ja dużo też opieram się na informacjach, które uzyskuję od Grzesia, od Grzesiów w zasadzie dwóch Grzesiów, no, nie będę może tam nazwiskami leciał, ale Nasz kolega, nasz moderator liveowy troszeczkę go podpytuje, bo ma zdecydowanie większe doświadczenie, analizuje bardziej rynek. Ja mówię, ja tak bardziej powierzchownie o niektórych walutach coś wiem, o niektórych, nie wiem, na oko coś sobie kupię, bo a, 10 dolarów jakiejś dziwnej waluty, która jest na pompie, i na drugi dzień patrzę: O, z 10 dolarów zrobiło się 18 dolarów, na przykład, no spoko. I tak jak patrzę, właśnie nadal to rośnie, fajna pompa jest, więc można będzie zaraz znowu coś kawałek sprzedać. No powiem wam, że jeżeli ktoś chce spróbować, to. Wrzucam Wam tam linki, zobaczcie sobie, spróbujcie. Nie namawiam. Jeżeli wtopicie kasę, nie biorę za to odpowiedzialności. Bardziej bym podszedł do tego na takiej formie na luzie. Niech każdy, jeżeli chce spróbować, niech wróci kwotę, z którą jest w stanie się pożegnać. Nie, żeby tak było, że będzie myślał, że jejku, jak to zaraz spadnie, to ja nie będę miał co na drugi dzień jeść. No to byłoby moim zdaniem bardzo nierozważne, bo to jest tylko i wyłącznie forma jakiejś tam giełdy, tak? Tutaj zawsze istnieje jakieś tam ryzyko, że krótkoterminowo możecie stracić. No, długoterminowo teoretycznie też, ale no, no umówmy się, no. Przy krypto ciężko. No. Także moi drodzy, taki odcinek. A teraz jeszcze informacja obiecałem Wam, że Wam powiem, jak straciłem prawie 600, czy tam około 600 tysięcy złotych. Taka anegdotka, którą już opowiadałem kiedyś na live'ie Będąc na studiach, na studiach, będąc w liceum, to jeszcze dinozaury ładziły wtedy po, po, po świecie. Już tak coraz bardziej myślę, że to już, kreator to już pod boomera podpada, nie? E, będąc, e, będąc w liceum, była taka gierka, nazywa się o Game. Nie wiem, czy ona w ogóle jeszcze istnieje. Było tam, nie wiem, byłem na pierwszym, piątym uniwersum, już nie pamiętam, które to było, 11, 13. E, miałem konto w grze. Wystawiłem je na Allegro. Za z tego co pamiętam około 120-150 złotych, nikt nie chciał kupować go, następnie ktoś napisał do mnie poprzez Allegro, że może mi zapłacić za to jakimiś bitcoinami. Jakimi bitcoinami? Co to są bitcoiny? No i szybko szybki research, wtedy, nie wiem czy tam, kiedy bitcoin się zaczął, ale no, to były jakieś jego w miarę początki powiedzmy, no patrz, jakieś kryptowaluty, coś, mówię nie, nie chcę tego, nie chcę tego. Później coś ja mu powiedziałem o tych kryptowalutach. Zaczęliśmy sobie kopać, ale stwierdziliśmy, że to jest bez sensu, bo żeby wykopać jednego bitcoina, to komputer musiał być włączony nie wiem trzy tygodnie. Jeden bitcoin to jest nic niewarte, bez sensu. To już w ogóle abstrahuję. I moi drodzy, po, po jakimś czasie zobaczyłem, że tego konta na OGame sprzedać. Nie mogę, więc się odezwałem do tego kolesia. Czy jest nadal zainteresowany sprzedażem za te jakieś bitcoiny? Mówię, może później da się na to coś na to wymienić, nie wiem, inne konto w grze kupić czy coś, nie wiem. No powiedział, że ok, może mi dać. I z tego co pamiętam, to były 3 bądź 4 bitcoiny. Wydaje mi się, że to były cztery bitcoiny. E, oczywiście tam ogarnąłem wszystko, to trzeba, żeby te bitcoiny mieć. E, no i moi drodzy, tak oto stałem się posiadaczem czterech bitcoinów. Które na tamten moment stwierdziłem, że jakiejś większej wartości nie niosą cały czas. No i one sobie tak po prostu leżały, leżały, leżały. Później o nich zapomniałem. I jak się dowiedziałem, że Bitcoin przekroczył kwotę chyba 10 tysięcy dolarów. Jeden Bitcoin, to zacząłem, czy nawet mniej przekroczył, czy nawet 1000, może dolarów. No to zacząłem oczywiście szukać tego Bitcoina. Ezu, działam ja te Bitcoiny, działam ja te Bitcoiny, działam ja te Bitcoiny. Oczywiście już. To było tak dawno temu, że tych bitcoinów nie odnalazłem w żaden sposób. I po przeliczeniu na nasze złotówki, jeżeli bym odnalazł te bitcoiny, co już jest niemożliwe, to miałbym na ten moment, jakbyśmy to sprzedali na tej górce najwyższej, która tam była, około 600 tysięcy złotych. Właśnie sobie tak przeliczyłem na szybko, to by było około 650 tysięcy złotych. Ale kreator zgubił to gdzieś. Powiem Wam tyle, że moim zdaniem w tym momencie na rynku są kryptowaluty, które osiągną taką wartość bądź jeszcze większą, bo to moim zdaniem cały czas będzie, przez jakiś przynajmniej czas, x lat, będzie rosło to, do czego dążą kryptowaluty. To jak bardzo potrzebujemy tych kryptowalut w codziennym życiu, w codziennych operacjach, w bazach danych, w transakcjach, to po prostu no to musimy mieć, to się nie bierze moc obliczeniowa, klucze, zabezpieczenia, to się, to, to, bazy danych, to się nie bierze znikąd, tak? Więc to jest tam po prostu potrzebne. Dużo osób nie wie do końca, co to jest kryptowaluta i stwierdza, że no, nie wiem, że to zaraz pęknie, że tego nie będzie i, i tak dalej, no, no raczej nie, raczej nie. Dobra, kończę, bo dzwonią do mnie. E, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. E, jeżeli Wam się podobał, pamiętajcie zasubskrybować łapka w górę, pod spodem macie linkę ja odbieram telefon od Szymka. Trzymajcie się i cześć.